Siemanko, ja jestem Dexi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam ogromne bugi, które wystąpiły już po nowej aktualizacji w Brawl Stars. No i generalnie na samym początku chciałem was poprosić o zostawienie suba oraz łapeczki w górę. Te bugi są naprawdę mocne. Jeden bug nawet u mnie wystąpił i nigdzie indziej go nie znalazłem, tylko u mnie, także właśnie wam go za niedługo pokażę. No i co, na samym wstępie chciałem jeszcze pozdrowić moich wszystkich najnowszych wspierających, a jest to Filip Duszak, Antekuły Ty, Kuba Jojo, Janek PL, Kals Official, Ślimak 123, Mati Koślacz, Nedax TV, Michał Tosztos, Hashtag Team Exe, Dominikowski, Shake BS, Kubks, Jakub Jakubowicz, Trójzębowy SX, Cinek, Mini Panda Gaming, Skarra, Young Nexu i tyle. Generalnie, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to jest to już dostępne od 2 zł. Bonusy są fajne, na przykład dodanie do znajomych i tak dalej, dlatego serdecznie zapraszam, link w opisie albo przy przycisku subskrybuj jest właśnie też przycisk wspierania, także co, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania tego materiału. Chciałbyś wygrać może świetny fotel gamingowy Diablo X-Ray? Jeżeli tak, to wchodź w link w opisie, wystarczy, że wypełnisz parę prostych zadań, a myślę, że nagroda jest tego warta. Czym więcej zadań zrobisz, tym większa twoja szansa na zwycięstwo. Oprócz fotelu do wygrania jest jeszcze kubek, podkładka pod mysz, notes, opaska na rękę i taka fajna smycz. Wbijaj więc do opisu, konkurs organizuję z paroma innymi osobami, także wydaje mi się, że opłaca się wziąć udział w takim konkursie. Dobrze, generalnie na samym początku chcę was przeprosić za jakość, ale niestety w lepszej jakości nie ma tego wideo, także zobaczcie, ja tutaj jeszcze troszkę sobie to zrobimy z dźwiękiem. Zobaczcie, jest to pierwszy bug i uwaga, są dynamajki i wszystkie mają ten gadżet, nie? O, poprawiła się jakoś. I zobaczcie, wszystkie rzucają te dynamity dookoła siebie, jak gdyby, znaczy, no wiecie, ten gadżet powoduje takie coś, że te dynamajki rzucają dynamity dookoła siebie i zobaczcie, co się dzieje. Tutaj po prostu wywala was z Brawl Stars i każe wejść jeszcze raz, także jak widać jest to, no, dość mocny bug, dlatego w sumie widzimy się w następnym. Okej, teraz bug, który wiem, że na pewno działa, ponieważ sam z ciekawości go sprawdziłem, także obserwujcie, naprawdę jestem pewien na 100%, że on działa, ponieważ właśnie sam to sprawdziłem, no i też możecie to sprawdzić, nie wiem, czy to zależy od telefonu, ale u mnie to na pewno działało, ja mam Xiaomi Mi 6, nie wiem, jaki tutaj ten gościu miał, ale zobaczcie, jak przytrzymujecie gadżet i idziecie do strefy, oczywiście jest to El Primo, także zobaczcie, przytrzymujecie i zobaczcie, co się dzieje, gdy giniecie. Po prostu jest cała skraszowana gra i w moim przypadku właśnie tak samo jak u niego wywaliło mnie z gry i napisało, że aplikacja Brawl Stars przestała działać. Także naprawdę jest to bardzo ciekawy błąd. No i możecie to przetestować, u mnie to naprawdę działało. Dobrze, teraz nie tyle co bug, ale taki błąd, znaczy można to nazwać bugiem. Zobaczcie, El Primo wykorzystał gadżet, przez którego ta tara wleciała tam. I zobaczcie, co będzie się działo dalej. Tutaj też w opisie, można powiedzieć, tego filmiku napisał, żeby być cierpliwym. Zobaczcie, co tutaj będzie się działo. Ono tam, no nic nie może zrobić generalnie, no bo no nic nie może zrobić. Co ma zrobić? Nie może zadać damage'a, więc nie naładuje ulta. Zobaczcie, teraz co się dzieje z tym Barley'em. Też go wrzucił, ten El Primo, no i to już jest błąd. Także naprawdę Supercell, naprawcie to, bo można śmieszne rzeczy w zasadzie robić właśnie z tym gadżetem, a no jednak trochę jest to takie oszukiwanie, znaczy, no jest to jednak wykorzystywanie rzeczy, które są w grze, ale jednak nie jest to takie fair względem innych, dlatego dałem to jako bug. No i jeszcze oczywiście zaraz tego bula tam wepchnie, no każdy teraz już mógłby się tego spodziewać, zobaczcie, wepchnął go tam, no i oni już nie mają szans, nie mają dosłownie co zrobić, dlatego naprawdę jest to dość mocny błąd, dlatego Supercell, proszę to naprawić. I teraz lecimy według mnie do najlepszego, który wystąpił u mnie w grze i zobaczycie to u mnie na powtórce, także widzimy się już w Brawl Stars. Także zobaczcie, ja już znajduję się na moim koncie i generalnie historia jest taka, że grałem sobie na spokojnie Jack i chciałem ją wbić na 20 rangę. No i zobaczcie, Battle Log, czyli powtóreczki i wchodzimy sobie na tą powtórkę, gdzie zostałem Star Playerem i oczywiście wygrałem. No i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. I też nigdzie tego nie mogłem znaleźć na Reddicie i na innych forach, jak gdyby tego błędu, co u mnie wystąpił. I jest to dość specyficzny i ciekawy błąd, także zobaczcie, ja tutaj jestem, na początku sobie klasycznie biorę piłeczkę, tutaj nie mam pojęcia, co robię, po prostu, no generalnie, normalnie przebiega sobie gra. Generalnie bug będzie opierał się na tym 8-bicie, to jeszcze nie teraz, spokojnie, jeszcze nie teraz, w ogóle szkoda, że nie mogę przewinąć, to bym przewinął i w ogóle. Ja sobie tutaj strzyję ładnie brameczkę, oczywiście. No i zobaczcie, to już będzie za niedługo.
Edwit postawił tam sobie tego ulta, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze chyba ich za... O, teraz, zobaczcie. Zobaczcie, co się stało. Ja wtedy zatrzymałem się takie, co jest? Wtedy chciałem zrobić screena, niestety mi nie wyszedł, ale naprawdę nie mam pojęcia, o co jak gdyby z tym chodziło i jest to naprawdę dziwne. Wiecie co? Ja jeszcze raz wam to pokażę, tylko tym razem nie będziecie musieli czekać, to po prostu to jest nudne, także zobaczcie to jeszcze raz. Dobrze, a więc zbliżamy się do tego momentu, więc teraz już zobaczcie. Zultowałem, jemu zostało bardzo mało HP i teraz znowu zultowałem i go wywaliło tak. Naprawdę mega dziwny błąd. No i co, jeszcze dla dowodu chciałbym wam pokazać, a no właśnie, wiecie co, jestem ciekaw, czy ten bug z El Primo zadziała na komputerze, bo tamten gościu grał na telefonie, ja też grałem na telefonie, także jestem ciekaw, bo generalnie teraz nagrałem na komputerze, czy ten bug właśnie zadziała na kompie, także w ogóle możemy sobie ustawić, czy chcemy gadżety, czy nie. W każdym bądź razie zobaczcie, lecimy z gotowością, na telefonie mi to zadziałało i wwaliło mnie z Brawl Stars, tak zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Także zobaczcie, ja od razu sobie w ogóle zultujmy, znaczy zgadżetujmy sobie tego ziomka. Zobaczcie, go tak fajnie wywala. Okej. I... O nie, bo nie możemy zginąć, halo. Jak chyba tak zginiemy, to też. O, jak tak zginiemy, to również, widzicie? Crashuje się. Dobra, skraszowało się totalnie, jak widzicie. Także bug działa w 100%, tak możecie sami przetestować. Nie odpowiadam za to, co się stanie z waszym telefonem. I co, ja z tego miejsca wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów z bugami i tak dalej, no to zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, zostawiajcie subskrypcję, będę niezmiernie wdzięczny. Możecie wesprzeć mój kanał i co, ja się z wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie do następnego materiału i cześć, pa, pa!